Witamy wszystkich. Już mam nadzieję, że udało się wszystkim Państwu dołączyć. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej witam Państwa Michał Tragarz i zapraszam na webinar, na wydarzenie, w którym porozmawiamy o tym, czy też dowiecie się Państwo, czym jest uważność, jakie ma znaczenie w pielęgnowaniu zdrowia, dobrego samopoczucia dla zarówno młodzieży, jak i dorosłych w okresie edukacji zdalnej. Myślę, że wszyscy tej pielęgnacji dobrego samopoczucia potrzebujemy w tym czasie. Witam naszą dzisiejszą prelegentkę, panią Ewę Orłowską. Pani Ewa na pewno jeszcze się Państwu przedstawi, a jeszcze zanim przekażę głos, to powiem, że dzisiejsze wydarzenie, dzisiejszy webinar jest realizowany w ramach projektu Pozarządownik Szkolny 3.0, który jest finansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt Pozarządownik Szkolny ma na celu pokazywanie różnego rodzaju aspektów działania organizacji pozarządowych w kontekście szkół. No, dziś właśnie taki temat, myślę, dość rozszerzający jakby to myślenie. Więc zapraszam, tutaj jeszcze technicznie powiem, oczywiście już cieszymy się, że Państwo piszą na czacie, witają się z nami. Oczywiście, jeśli Państwo napiszą może coś więcej, skąd Państwo są, z jakiej szkoły, właśnie, bo dzisiejsze webinarium jest dość szeroko właśnie tak komunikowane zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, jak i rodziców, więc też jesteśmy ciekawi, czy kogo mamy na sali, czy mamy właśnie bardziej nauczycieli, nauczycielki, czy właśnie rodziców, czy może młodzież, więc piszcie, przedstawiajcie się też, skąd jesteście. I oczywiście w trakcie też, jeśli będą jakieś pytania naszej prowadzącej, to zadawajcie je na czacie, bo ja będę starał się to śledzić i na końcu myślę, że wrócimy, możemy wrócić, jeśli będą jakieś pytania. No dobrze, to już nie przedłużając, bo myślę, że jeśli chodzi o techniczne kwestie, to wszystko jasne. Oddaję już głos pani Ewie. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że taki temat, że Centrum Edukacji Obywatelskiej sięga po taki temat, bo myślę, że on jest nam wszystkim bardzo drogi. Może się stać, mam myślę, częścią naszego życia i to z korzyścią dla wszystkich, bo może powiem tak, że uważam, że nie ma takiego obszaru, w którym uważność nie mogłaby czegoś wnieść. Będę się część czegoś korzystnego oczywiście. Będę się starała pokazywać to z różnych stron. Cieszę się, że właśnie Państwo jesteście z różnych stron. A tak jak ja myślałam dzisiaj o tym, o tej prezentacji, dzisiaj o tym webinarze, to że słowa moje, rozumiem, dopływają do nauczycieli, ale też do rodziców, myślę, i też wielu nauczycieli jest rodzicami, więc to się łączy. No i gdzieś w tle, a może bardzo mocna figura w tle, to są dzieci i troska o nie. Także zaplanowałam nasz czas wspólny w ten sposób, żeby najpierw opowiedzieć parę słów o tym, skąd ja się tutaj wzięłam. Potem o samej uważności i jak ona w dzisiejszej naszym kontekście pandemii ląduje, co może wnieść, i potem chciałabym się przyjrzeć wybranym aspektom, między innymi życzliwości. I myślę, że przepleciemy to wszystko jakimiś mini ćwiczeniami, bo właściwie to jest bardzo kuszące, żeby smakować w praktyce uważność. Także będzie to dla mnie trochę nietypowe, bo nie jestem przyzwyczajona nie widzieć osób, dla których prowadzę takie zajęcia, takie kursy. No ale zobaczymy, jak to będzie. Reprezentuję dzisiaj też Fundację EduMind. Fundację, którą stworzyłyśmy kilka lat temu z koleżankami po to, aby wnieść uważność w przestrzeń edukacji.
czyli właśnie dla nauczycieli i dla uczniów. I też się okazało, że bardzo to jest ważne dla rodziców, więc właściwie wszystkie te obszary. Zwykle tak jest, że my chcemy bardzo wnosić rzeczy dla dzieci, z troski o dzieci się zabieramy za różne też kursy, żeby było im lepiej. A z uważnością jest tak, że na początku, tak jak przy tych maskach w samolocie, które wylatują, wypadają, kiedy nie ma tlenu, jeżeli lecimy z dzieckiem, to jest instrukcja, żeby najpierw założyć tę maskę dla siebie, sobie, a potem dziecku. I podobnie z uważnością. Więc dużo będę mówiła właśnie o dorosłych. Takie pytanie. Jak się teraz czujesz? Jak się Państwo czują? Jak Wy się czujecie? Może mówmy sobie po imieniu. No właśnie, można pisać na czacie, jeżeli ktoś jest taki chętny, żeby tak współuczestniczyć, to będzie dla mnie bardzo też ciekawe. No ale ja trochę mogę też odpowiadać, jak się domyślam. Pierwsze, zwykle co odpowiadamy na takie pytanie? Dobrze, źle, dosyć krótko, a może czasami nawet jesteśmy trochę zaskoczeni tym pytaniem, bo nie wiemy, właściwie nie wiem, jak się czuję, bo tak pędziłam, albo taka byłam zajęta, albo tyle mam na głowie, że nawet nie wiem, jak się czuję. Nie wiem, czy to też jest waszym udziałem dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, więc jest może trochę inne tempo. Ale właśnie, fatalnie, dzisiaj jestem smutna i rozżalona, ktoś pisze, zmęczony, przytłoczony. W uważności to jest bardzo ważne pytanie, jak się czujesz, jak ja się czuję, bo zadajemy je też sobie sami, właśnie zmęczony tą sytuacją. Taka jest też moja intencja, żeby coś praktycznego wynikało z tego naszego spotkania, więc zobaczymy, jak to Wam będzie odpowiadało. Będę ciekawa na koniec usłyszeć wasze refleksje. Czyli to, co usłyszeliśmy, to są właśnie takie skierowanie uwagi do środka i zbadanie, jak ja się czuję, jak ja się mam. A jeśli możemy to zrobić, to już jest pierwszy dobry i ważny krok w kierunku uważności. Czasami to bardzo trafne jest to, co tutaj gdzieś w sieci wpadło mi w którymś momencie w ręce, ten obrazek, gdzie właściwie jesteśmy bardziej chyba human doing już w tej chwili, czyli tacy pędzący, robiący, może nawet czasami mówimy po polsku zaorani, tacy jesteśmy zajęci, szczególnie właśnie nauczyciele, szczególnie pracując w szkole, na żywo w szkole, w budynku, gdzie są dzieci, jest tyle rzeczy do zrobienia, jest tyle pytań, na które jeszcze nie zdążyliśmy odpowiedzieć, lub też przygotowujemy się do zajęć. Ja sama też wiele lat pracowałam w szkole, byłam nauczycielem niemieckiego i też pracowałam jako dyrektor szkoły. A teraz od paru lat zajmuję się właściwie głównie uważnością i treningami w zakresie komunikacji. Ale dobrze wiem i pamiętam z realiów szkolnych, ale to nie tylko ten zawód, prawda? Jesteśmy po prostu piekielnie zajęci i możemy nawet nie zauważyć, że są pewne dla nas możliwe jakieś pomoce, że możemy sobie zaserwować coś, co nas wesprze. Jesteśmy tak właśnie jak koń z klapkami na oczach, wzrok w dół spuszczony. Ważność to jest zaproszenie nas w kierunku, żebyśmy bardziej byli obecni, a mniej pochłonięci tym, co robimy, bo to się dzieje na ogół automatycznie. Więc kiedy by popatrzeć, czym jest to bycie obecnym, czym jest taki human being, to właśnie jest prawa kolumna. Tutaj mamy to wszystko, co dotyczy odbierania teraźniejszości. Tak jak odpowiedzieliście, badając w sobie na przykład, czuję się zmęczona, czuję się przytłoczony,
A czyli teraz właśnie, jak zaglądam, badam, to mi się właśnie wyłania. To jest teraźniejszość. Jeśli jestem pochłonięta tym w taki automatyczny sposób, właśnie zapędzona, raczej human doing niż being, to jestem na ogół albo pochłonięta bardzo takimi rozważaniami, co z tego wyniknie w przyszłości, co jeszcze mnie spotka, albo się przewija przez mój umysł przeszłość, to co już było. Będziemy więcej o tym mówić dalej, a teraz takie sygnały po prostu wprowadzające nas w temat. Więc jako obecna osoba, obecna human being, to bardziej jestem, mam w zasięgu swoim skupienie uwagi. Jestem przy tym, że mogę odpowiedzieć, przy czym teraz jest moja uwaga. Gdybym teraz was zapytała, przy czym jest teraz twoja uwaga, pewnie część uwagi jest przy tym, co ja mówię, przy słowach, ale część uwagi może jest też przy czymś innym, na przykład jeszcze tym, co robię, albo ktoś do mnie woła w domu coś, albo sąsiadka właśnie dzwoni do drzwi, nie wiem, czy iść odpowiedzieć, puścić ją i powiedzieć, żeby ktoś się nią zajął z rodziny, czy czymś innym. A więc moja uwaga może być w bardzo różnych miejscach, chociaż cieleśnie jesteśmy tutaj. Jak jestem obecna, to mogę naprawdę wybrać, co dalej zrobię, na co skieruję uwagę, czy też jakie działania podejmę. I żeby wzmocnić swoją obecność w danej chwili, to moim pożywieniem, moim paliwem to będzie najlepiej ciekawość. Ciekawość, co jeszcze? Co jeszcze mogę zauważyć? Co jeszcze mogę doświadczać? A więc odbieram siebie samą, ale i otoczenie. Zmysły są włączone, mogę na pytanie, co ja teraz odbieram, mieć raporty z tych różnych świadomości, w których funkcjonują nasze zmysły, ze świadomości wzroku, co innego widzę, ze świadomości węchu, ze świadomości dotyku. To się wszystko dzieje, wszystko w jednej chwili, w tym samym momencie. Tam właśnie mogę skierować uwagę, zbadać i zauważyć coś. Więc jestem wtedy świadoma. Kiedy jesteśmy human doing, czyli tacy zapędzeni, na ogół po pierwsze, zaczynając od samego dołu, jesteśmy na tym autopilocie, nie zauważamy za bardzo. Możemy się złapać na tym, że nie wiem, jak mi minął dzień, nie wiem, co robiłam, byłam tak pochłonięta i zajęta, że on gdzieś przeleciał. Albo autopilot to jest, dosłownie jadę samochodem i zwykle jeżdżę samochodem gdzieś do mojej pracy, mojej szkoły na przykład, ale teraz wcale nie ma szkoły i jadę do lekarza. Natomiast rozproszona myślę o czymś kierując i łapię się na tym, że skręcam tak, jakbym jechała do szkoły, ale to wcale nie jest mój cel dzisiaj. Więc to mam na myśli mówiąc, że bywamy nieobecni, bywamy właśnie tacy zajęci działaniami. I wtedy włączają się nasze nawyki i nie ma dostępie ciekawości, tylko mamy swoje założenia, szukamy podświadomie i świadomie potwierdzenia jakichś naszych założeń i tez. I jesteśmy również bardzo łatwo pobudliwi, tacy reaktywni. Więcej o tym powiemy dalej. A jeszcze zanim zaczęła się epidemia koronawirusa, już wtedy, po prostu żyjąc w XXI wieku, mówiliśmy sobie, że to jest okres, w którym my doświadczamy mnóstwo presji, że jest bardzo trudno nam z powodów, po pierwsze tego, że świat pędzi, jest coraz szybszy, zmieniają się okoliczności, zmienia się środowisko. Na przykład takie duże zmiany jak dla osób z mojego pokolenia, na przykład zaczął funkcjonować internet. Jaka to jest kolosalna zmiana w życiu z internetem i bez internetu. A w tej chwili doświadczyliśmy kolosalnej zmiany, kiedy właśnie ogłoszono pandemię. A
tego się nikt nie spodziewał. A więc w jednej chwili możemy zauważyć, że musimy się dostosowywać do zupełnie nowych sytuacji. I jesteśmy również tak w tej chwili wykształceni i mamy w zasięgu tyle różnej wiedzy, że jeszcze wzrosła w nas taka wewnętrzna presja na to, żeby dobrze zająć się bliskimi, żeby dbać o swoje dzieci, żeby je właściwie wychowywać. Ta niebywała ilość różnych podręczników czy jakichś informacji, blogów, gdzie możemy się dowiedzieć, co będzie dla nas korzystne, to z jednej strony wspaniale, bo rzeczywiście nauka się rozwija i dowiadujemy się wielu nowych, ciekawych rzeczy, a z drugiej strony nie zawsze potrafimy to wykorzystać w taki optymalny sposób, bo narasta właśnie taki rodzaj wewnętrznej presji, żeby dać sobie z tym radę wszystkim, żeby zrobić jak najlepiej. Nie umiemy za bardzo zatrzymać się w tym pędzie dążenia do jakiejś perfekcji może. A jeżeli jesteście nauczycielami, to bycie na widelcu, bycie ciągle widocznym, przymus budowania relacji z uczniami, z rodzicami, to jest też ogromna presja. Zmiana, jaka w tej chwili nastąpiła, bo internet zastąpił szkołę, prawda? To jest też ta kolosalna zmiana, której doświadczyliście. To, co się pojawia w takich trudnych sytuacjach, kiedy jest duża presja, jeżeli nie umiemy się z nią ułożyć, pojawia się taki rodzaj osamotnienia i podejrzenie, a właściwie założenie zupełnie nieświadome, że ja tak mam, że ja mam trudności, ja sobie nie radzę. Tak jakby w domyśle było i jest w naszym rozumieniu, że inni sobie radzą. A więc narasta jakiś rodzaj osamotnienia. Jako nauczyciele też często ludzie, osoby, z którymi ja pracuję, wielokrotnie wracają do tego, że brak im wsparcia, że mają poczucie, że są sami wystawieni na bardzo trudne rzeczy. To wszystko może się zamieniać w taki przewlekły stres i w nim pierwsze widoczne na zewnątrz jego cechy to są takie reaktywne, wysoka reaktywność, działania szybkich odpowiedzi, a też z pewnego zmęczenia i z czasem narasta frustracja, a zmaleje radość. Kiedy się pojawiają radości, możemy ich nawet nie dostrzec, albo nie potrafimy się za bardzo z nich cieszyć. A kiedy pojawiają się sukcesy, możemy właśnie ich zupełnie nie wpuścić jakby do swojego życia. Mamy poczucie wtedy zmęczenia psychicznego, fizycznego i tak jak już mówiłam, jako nauczyciel, tym trudniej jest nam, bo jesteśmy wyeksponowani z tym całym złym samopoczuciem. A z kolei rodzic, jeśli są wśród was rodzice, są też odczuwają ogromną presję właśnie dbania o dziecko, tak? Zajęcia się, a w tej chwili edukacją i dobrostanem dziecka, na to nie jest łatwe. A co się stało? Jak koronawirus się w naszym życiu pojawił, to właściwie pierwsze nasze zatrzymanie w domach to było tak jak utknięcie w takim największym korku świata. I co można robić w takiej sytuacji? To trudna sytuacja i jak to zwykle można pójść tak reaktywnie, czyli rozpamiętywać to, co straciliśmy. Jak to było wtedy dobrze, jak teraz jest źle. Kiedy widzimy tą negatywną stronę, tak? Martwienie się, jak wrócimy, co będzie w przyszłości. Ogólnie martwienie się. Natomiast możemy również potraktować tą sytuację jako wyzwanie, jeżeli mamy trochę energii, trochę siły i trochę wiary w to, że nasze narzędzia dadzą radę to opanować, to wtedy możemy troszkę pomyśleć o tym, hej, zupełnie nowa sytuacja, no to pewnie w nowy sposób trzeba sobie będzie z nią radzić. A co mogę zrobić? A więc to jest trochę tak, jakby wszystko się osuwało, a my szukamy nowego oparcia. Dobrą wiadomością jest, że uważność może być takiego rodzaju oparciem. To nie jest lek na całe zło,
to nie jest panaceum, ale to jest właśnie coś, gdzie zawsze znajdziemy pewnego rodzaju oparcie. Kiedy siedzimy w korku, to jesteśmy, jeśli podzielić tak w bardzo prosty sposób to na 0-1, na czarno-białe wersje, to albo jesteśmy wściekli i właśnie rozpamiętujemy, gdzie powinniśmy być, gdzie chcielibyśmy być, albo możemy uznać to. Okej, jestem w takiej sytuacji, co dalej? Z korkiem pewnie jest łatwiej niż z byciem w nauczaniu zdalnym. Ale właśnie to pytanie, co się dzieje? A też czasami, może jeszcze zanim tutaj zadam wam pytanie, to pomyślałam o tym, że jak to było ze mną i z moimi różnymi znajomymi, kiedy było pierwsze zatrzymanie w domach przy tej pandemii, to rzeczywiście niektóre osoby mówiły, że są zadowolone, że takie było pędzenie, jestem taka zmęczona, mogę trochę odpocząć. No właśnie, korek nie trwa wiele miesięcy i myśmy na początku, też wielu z nas miało taką refleksję, że dobrze, to czyli to jest troszeczkę tak, że trochę odpocznę. No ale już po tygodniu, po dwóch, prawda, zorientowaliśmy się, że to też niesie ze sobą zupełnie innego rodzaju wyzwania i problemy. I myślę, że dużą różnicę zauważyłam pośród osób, które zajmują się uważnością, które zajmują się medytacją. Część z nich powiedziała, skoro już siedzę w domu, to więcej czasu będę mogła poświęcić na to właśnie, żeby zająć się medytacją, chociaż uważność to nie jest tylko siedzenie w ciszy, ale ich ruch i bycie też na zewnątrz. Więc takie pytanie dla was, co robicie, kiedy nic nie robicie? Czy potraficie nic nie robić? Jest sobota, być może dla wielu osób to jest trochę chociaż szansy na to, żeby nic nie robić. Czy potraficie nic nie robić? Wiele osób i badania to potwierdzają, że właśnie jest to stan nieznany, jak Aneta piszesz, albo Lidia, nie potrafię. Co się dzieje? W głowie mamy plany. Co jeszcze zrobimy, prawda? Teraz jest czas przedświąteczny i to też się zaczyna bardzo ciekawe galopada w naszych głowach. Co ja mam jeszcze do zrobienia? Może zakupy, może prezenty. Ale Renata się bawi z kotkiem i czyta. Okej. No właśnie, czyli po pierwsze możemy raczej działać, mamy swoje takie upodobania, ale też chodzi mi o tą wewnętrzną sytuację. Jeżeli mam nic nie robić, to czy ja mogę rzeczywiście nic nie robić? Wielu z nas się po prostu martwi, bo człowiek jest tak obdarzony wspaniałym prezentem, jak świadomość. Ewolucja w nas to wykształciła, ale równocześnie to, że potrafimy sobie wyobrażać różne rzeczy i analizować, piekielnie nas też obciąża w innych sytuacjach, dlatego że no właśnie po prostu się martwimy tym, co będzie. W głowie galopują myśli, cały czas się martwią. Właśnie teraz poczuliśmy, prawda, w koronawirusie, że możemy powiedzieć, są powody do tego, żeby się martwić. W sensie nie chcę lekceważyć i nie lekceważę tego, co się dzieje naokoło nas, ale również wielką sztuką jest nie robić tylko i wyłącznie tego i nie robić tego automatycznie. W codziennym życiu to my funkcjonujemy raczej w obszarach myślenia. Kiedy tutaj mamy ten slajdzik, to zobaczcie, mamy dwa tryby funkcjonowania naszego umysłu, czyli tego, co się w nas wewnątrz dzieje. Z jednej strony to jest myślenie, na przykład właśnie planowanie tego, co jeszcze będzie, rozpamiętywanie tego, co było, albo taka analiza bieżąca, o co chodzi, co było najpierw, czy ja tu rozumiem i tak dalej. Albo taki wewnętrzny komentarz na temat tego, czy ja to rozumiem, czy nie, czy nadążam, jeszcze coś innego. A jest jeszcze cała druga sfera, która jest bardzo w codziennym życiu słabo reprezentowana, to jest odczuwanie, czucie, ten biały trójkąt reprezentuje czucie ciała. Gdybym teraz zapytała, a jak wasze ciało się ma? To wtedy,
kierujemy uwagę do środka, do ciała. I co tam jest? Może ktoś czuje się najedzony właśnie po obiedzie. Może ktoś ma ochotę napić się łyk wody, tak jak ja. Może czuję w ogóle, że w moim ciele coś się dzieje. Na przykład na ogół zaczynamy zauważać to, co jest na pierwszym planie. Na pierwszym planie są różne niewygody. Ból głowy na przykład. Albo może, może czuję, czy jest wygodnie na tym, w tym miejscu, gdzie siedzę. Kiedy się zatrzymujemy i nie robimy nic, trudno jest nam bez treningu uważności rzeczywiście nic nie robić i mam na myśli tutaj odczuwać, po prostu zmysły są włączone, widzę, słyszę, dotykam, czuję, ale nie muszę tego opracowywać myślami. Myślenie mam tutaj na myśli głównie, mówiąc myślenie, mam na myśli wybieganie do przodu albo analizowanie tego, co było. Fajne doświadczenie właśnie. Brzeg komody wbija mi się w piętę. I to jest ciekawe, Aleksandro, czy jeszcze przed chwilą, zanim nie było to zaproszenie, żeby skierować uwagę do wewnątrz, czy ty też już to czułaś? To jest przykład na to, czym jest nasza świadomość. Ja sobie zdałam też sprawę, że jest mi mniej wygodnie na tym krześle niż wtedy, kiedy się poprawię i powstał taki impuls, żeby się poprawić, ale jeszcze przed chwilą pewnie dyskomfort ciała był ten sam, ale uwaga moja była przy czym innym. Od jakiegoś czasu, przepraszam, mamy intensywny rozwój badań naukowych na temat tego, jak działa nasz mózg. Wiele informacji, nauki z takich miękkich przedmiotów, jak właśnie samopoczucie, emocje, dopóki nie mogliśmy w skanerze fMRI ułożyć osoby, to te wszystkie badania były, te wszystkie informacje na temat tych miękkich naszych obszarów życia, tak zwane umiejętności miękkie, były bardzo intuicyjnie można było je opisywać. A w tej chwili mamy też dostęp do tego, żeby podglądać żywe nasze mózgi, jak one działają i które obszary się odpalają, w jakich sytuacjach, jak to wszystko działa. I wtedy, kiedy nie robimy nic, okazuje się, że nasz mózg, nasze mózgi coś robią. Mamy tak zwany default mode network, czyli taką sieć stanu spoczynkowego i w tym oto stanie coś się dzieje. Czyli można powiedzieć, to są takie ustawienia domyślne i one, badania pokazały, że głównie dwa obszary są, możemy tutaj wyróżnić w tej naszej wewnętrznej aktywności. Jeden to jest po prostu odbieram doświadczenia takie jak właśnie brzeg komody wbija mi się w piętę, to są moje komórki czuciowe, moje zmysły, a drugi obszar to jest stały komentarz. Co to oznacza? Mam na myśli to taki komentarz, który na przykład mówi niewygodnie sobie usiadłam albo muszę się poprawić. Albo nawet szerzej ten komentarz może sięgać do takiego oceniania siebie i oceniania tego, co przed chwilą. Czy to dobrze, czy to źle? Brzeg komody wbija mi się w piętę. Czy to dobrze, czy to źle? Brzmi banalnie, ale jednak właśnie nasz system nerwowy cały czas pracuje, badając, czy jesteśmy bezpieczni i stąd bardzo jest silnie pobudzona jest ten obszar, który też nawyk i aktywności, które dotyczą tego badania, czy to jest dobrze, czy to jest źle. To jest po pierwsze. A po drugie jeszcze ten komentarz dalej może się rozwijać, szczególnie jeżeli uwzględnimy też taką rozmowę, którą sami ze sobą prowadzimy.
w tych rozmowach nazywamy siebie jakoś, mamy ze sobą już jakieś doświadczenia, myślimy o sobie w środku, że jesteśmy jacyś, że jesteśmy albo zgrabni, albo niezgrabni, że jesteśmy bardziej nam się udaje lub nie, że się rozwijamy lub się nie rozwijamy i tak dalej. Więc okazuje się, że to właśnie w nas się dzieje, te dwa obszary. I że system oceny i stały komentarz jest znacznie bardziej rozwinięty u osób, które nie mają do czynienia z żadną medytacją czy praktyką uważności. I że to jest taki rodzaj wewnętrznej gadaniny, tak? Wszystko jest skomentowane. Wszystko jest skomentowane. Nigdy się nie zatrzymuje. I nawet część z tej gadaniny my bierzemy za fakty. To nie są, bierzemy, nie słyszymy tego jako komentarza, tylko właściwie mamy takie poczucie, że to jesteśmy my. A system odbierania doświadczeń jest bardzo przytłumiony, czyli to jest właśnie na przykład ten przejaw słabego bycia obecnym w ciele. Kiedy to słyszymy, to możemy też łatwo popaść w poczucie winy i pomyśleć sobie, to ja robię coś źle, tak? O, rzeczywiście, mam taki komentarz wewnętrzny. Czyli coś jest ze mną nie tak, że ja mam taki intensywny komentarz. Często mówimy do siebie w tym komentarzu również w taki sposób mało uprzejmy. Jakbyśmy powiedzieli do kogoś z naszych znajomych, czasami się podaje ten przykład, gdybyś powiedział do swoich znajomych, do przyjaciół, zwrócił się w taki sam sposób, jaki mówisz sam do siebie wewnątrz, co im umyślę, to pewnie byś nie miał za dużo już tych przyjaciół, bo bywamy bardzo właśnie oceniający, mocno oceniający siebie. I kiedy słyszymy to wszystko i myślimy sobie, aha, właśnie u mnie tak jest, to właśnie ten system oceniania również i to ocenia i możemy sobie mieć też ten obszar sobie żywy, że słabo jest ze mną, że chciałabym być mądrzejsza, a nie wiem, nie układa mi się to, tak, czy nie wyrabiam się. Jest dobrą wiadomością zauważyć to, że nie jest to naszą winą, że my jesteśmy na przykład tacy rozedrgani, albo tak bardzo mamy głowy pełne myśli. Wcześniej mówiliście, że nie można się zatrzymać, cały czas jest jakiś impuls, żeby coś robić. To nie jest nasza wina, ponieważ właśnie w tej chwili mamy jasność, że system nasz nerwowy jest tak zbudowany, że daje priorytet badaniu, czy jesteśmy bezpieczni. System zagrożenia cały czas jest właściwie włączony. Nie prosimy go o to, ale on bada, czy jesteśmy bezpieczni i to napędza jak gdyby takie wewnętrzne aktywności i w tych aktywnościach również się mieści właśnie ta gadanina wewnętrzna. Jak ona może wyglądać, taka gadanina? Jak sobie rozmawiamy i taka rzecz się dzieje w naszej głowie, tak? Czyli może tak być, że osoba mówi, nazywamy to, rozmawiamy sobie, a tutaj w głowie się odpalają takie zdania, lecą po prostu sobie jedno za drugim, samo z siebie, o, ładnie wygląda w tych okularach, o nie, nie, znów mówi o swoim psie. Muszę iść w tym tygodniu do fryzjera, o tak, i dokończyć kupowanie prezentów. Czy jestem egoistką, że myślę o tym, żeby być pierwsza? A wiem, no tak, oni nie przyniosą nic sensownego, muszę wszystko zrobić sama. O matko, a ciągle o tym swoim psie jeszcze mówi. Tak, żartobliwe przypatrzenie się temu, co się może dziać właśnie w tym naszym rozgadanym umyśle, w tym naszym komentującym w środku umyśle. Czy to jakoś brzmi? A, no właśnie, bardzo dziękuję. Aneta pisze, ufa, ja myślałam, że coś ze mną nie jest w porządku. No właśnie. To jest duża ulga, że to nie jest nasza wina i że nie tylko my tak mamy. Te wszystkie myśli, prawda, które teraz na przykład mogły się nam przypomnieć jakieś rozmowy, które ostatnio z kimś prowadziliśmy po tym przykładzie. Albo znowu możemy zajrzeć do siebie i zbadać, a właściwie teraz co się u mnie dzieje w środku.
Więc to właśnie nazywam takim byciem zajętym, które nie jest byciem obecnym tu i teraz i w tym momencie. Możemy powiedzieć, że nie żyjemy w teraźniejszości. Były takie amerykańskie badania, kiedy ludziom rozdano jeszcze to jakiś czas temu takie pagery i była umowa, że słuchajcie, w różnych okresach, momentach dnia będziemy do was wysyłać sygnał i wtedy wasze zadanie to jest odpowiedzieć, przy czym jest teraz twoja uwaga. Czy przy tym, co robisz ciałem, czy przy czymś innym, prawda? Wysyłano o różnych porach dnia i to była dosyć duża próba osób, takie zapytania i na podstawie tych badań sprawdzono, że około 48% czasu nasze umysły, czy umysły tych osób tam zbadanych w tym badaniu, nie były obecne w teraźniejszości, tylko gdzieś błądziły. My zresztą potrafimy to nieźle wyczytać z mowy ciała i zachowania, na przykład osób nam bliskich, na którym nam zależy i chcemy być widziani i w ich obecności. Nawet dzieciaki potrafią powiedzieć, ej mamo, czy ty mnie słuchasz? I my jesteśmy wtedy tak zwani obecni ciałem, ale duchem cięci. Oprócz tego, że brakuje innej osobie tej naszej obecności, to patrzcie, co się dzieje. To jest mniej więcej taki rysunek, zobaczyłam napis dawno temu, parę lat temu, myślę, że co najmniej 10, no więcej, z 15, na jednym z domów we Wrocławiu. To jest, było kolorowe i malutkie, a takie wielkie było właśnie i to, co było, i to, co będzie. Właśnie w ten sposób funkcjonujemy, że trawimy ciągle to, co się wydarzyło, wyskakujemy w przyszłość, żeby zobaczyć to, co będzie. Chociaż tego wcale może nie pragniemy, ale jednak umysł właśnie to robi, skacze sobie. I płacimy za to duży koszt, to znaczy to, żeby rzeczywiście być żywym w życiu, być obecnym tutaj, być obecnym dla kogoś, być obecnym dla siebie, być szczęśliwym. Do tego potrzebne jest właśnie, żeby to jest było większe niż było i będzie. Tak jak mówiłam, to cudowna umiejętność naszej głowy, naszego umysłu, że my możemy coś planować, tak? Wymyśleć coś kompletnie nowego. Fantastycznie. Ale zbliżamy się tutaj do miejsca, w którym chcielibyśmy decydować o tym, przy czym jest nasza uwaga, a nie pozwalać jej wałęsać się, gdzie ona sobie tego życzy. Teraz możemy przez chwilę, zróbmy takie ćwiczenie jednominutowe. Jeżeli chcesz w nim wziąć udział, zamknij oczy i przez chwilę przekaż sobie taką właśnie zaproszenie. Nie rób nic. Nie myśl o niczym. Nie myśl ani o tym, co będzie, ani o tym, co było. Po prostu bądź. Po prostu nic nie rób teraz. Sprawdź teraz, czy to, co się dzieje u ciebie, to jest rzeczywiście nic nie robienie, czy może już umysł się czymś zajął. Jeśli tak, myślenie też jest właśnie tym robieniem, to odpuść sobie jeszcze raz. Porzuć to i nie rób nic. Nie używaj żadnej metody. Okej. Może się tak wydarzyło, że przez chwilę można było nic nie robić, ale potem prawdopodobnie, jeżeli jesteście żywi, to prawdopodobnie zauważyliście też, że o właśnie, myślałem o tym, żeby Renata, żeby nie myśleć. Jednym słowem jest to myślenie. To jest, można by powiedzieć, taki właśnie też nasz sposób, prawda? Trochę taka metoda. Chciałam myśleć o tym, żeby nie myśleć, ale to właśnie było myślenie, czyli jakiś taki wysiłek, staranie się i nasz umysł ma to do siebie, że gdzieś wyskakuje, chce coś robić, chce na czymś skupić uwagę.
Wrócimy potem do tego jeszcze wyraźniej, ale może też przed chwilą ktoś usłyszał ten wewnętrzny komentarz, na przykład, który to by było coś w rodzaju: o, dobrze mi idzie, albo o, niedobrze mi idzie, nie umiem tego zrobić, albo komentarz na temat tego, no, czy to jest sensowne na takim webinarze akurat takie ćwiczenie, albo no nie wiem, co by z tego miało wynikać. Do czego mi się to przyda, albo bach, w ogóle gdzieś odskoczyła uwaga, kompletnie, może komuś się pojawił jakiś obraz, czasami pojawia się jakieś wspomnienie, nie wiem, przypomniała mi się koleżanka z podstawówki, o której nie myślałam długo ostatnio, aż tu nagle, bam, coś takiego. To, co może wnieść nam trenowanie uważności i trenowanie medytacji, to jest to, co już wiemy z zagadnień, może słyszeliście już o neuroplastyczności, ostatnio dużo się o tym mówi, która wskazuje na to, że mamy pełne myślenie, to są drogi neuronalne, pewne połączenia. I teraz im bardziej, im częściej coś powtarzamy, to tym większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości również tędy pobiegną podobne impulsy elektryczne. Więc jeżeli mam zwyczaj martwić się, to rośnie prawdopodobieństwo, że w przyszłości też się będę martwić. Jeżeli dużo komentuję i mam taki rozbiegany umysł, wyskakuję dużo do przodu, na przykład właśnie martwię się o to, co będzie, to w przyszłości również to może się wydarzać. Uważność to jest obszar, w którym trenujemy bycie obecnym tutaj i wzmacnia się ta dolna część, system odbierania doświadczeń, a milknie ten komentarz, a też wcześniej już zauważono w badaniach, że te dwie rzeczy są bardzo ze sobą mocno połączone. Jeżeli umysł jest niećwiczony, jeśli ćwiczymy uważność, możemy ją ćwiczyć, wyobrazić sobie, że jest to takie samo ćwiczenie jak chodzenie na siłownię, podnoszenie ciężarów czy pracowanie na przykład nad bicepsem. Ile razy podniosę jakiś hantel czy inne obciążenie, to wtedy przyrasta ten mięsień, ale pod warunkiem, że rzeczywiście to robię. Więc uważności, ten trening polega na tym, że tracimy kontakt z bieżącą chwilą albo z oparciem i umysł gdzieś, uwaga gdzieś, odskakuje, a my ją zawracamy, ją zapraszamy ją z powrotem. I to właśnie, to odpadanie od bieżącej chwili, zauważanie tego i wracamy, to jest właśnie nasz trening. W ten sposób w uważności czy w medytacji właśnie osłabia się po pierwsze połączenie pomiędzy komentarzem a doświadczeniem i zaczyna się tworzyć taka przestrzeń, w której mogę czegoś doświadczać i nie komentować tego. Nasza obecność to jest, dla uproszczenia możemy sobie wyróżnić takie trzy sfery, a więc myśli, o nich już mówiliśmy przed chwilą, może jakieś emocje się z tym łączą. Kiedy myślę na przykład, wrzucamy coś do umysłu, jakieś słowo, ja powiem jakieś słowo i zobaczcie, co się pojawi, jakie będą reakcje w odpowiedzi na to słowo. A słowo jest szkoła. Zobacz, czy pojawiają się jakieś myśli, może obraz, może pojawił się budynek, osoby, a może jakiś komentarz, o, szkoła to dobrze, albo szkoła to źle, albo jeszcze coś innego. A może schody komuś się pojawiły właśnie. Jakie ciekawe, prawda? Że nie wybieramy tego, po prostu coś się pojawiło. I może teraz wokół tego też są zbudowane jakieś doczepione, doklejone do tych myśli, są jakieś emocje. Jaka emocja? Schody. Fajnie, nie fajnie, tajemniczo, czy zmęczenie może i jakieś zniechęcenie. Pierwsze myśli były na przykład budynek szkoły, czy bardziej, żeby tam wchodzić i być, czy o nie, 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 raczej nie. U mnie na poziomie ciała od zaraz, ścisk w brzuchu, a no właśnie, Emilia. Reakcja w ciele.
trzeci obszar, tak? Czyli niezależnie od tego, co jest pierwsze, to możemy zobaczyć, jeżeli się zaczęło od reakcji w ciele czy szkoła, to możemy też z kolei zbadać, a czy towarzyszą temu jakieś emocje, na przykład niepokój, może, a może to, nie wiem, może to była radość, ale badamy. I czy jakieś myśli wokół tego są? Na przykład pierwsza myśl może być, o matko, szkoła, ale dopiero w poniedziałek na przykład. A może jakiś komentarz na temat tego się uruchomił, prawda? Czyli to też z obszaru głębiej tych myśli. A tu się komuś pojawiło hasło obecnych strajków. No właśnie. Różne rzeczy pojawiają się. I na to my nie mamy wpływu, co nam się pojawia, ale mamy wpływ na to, jak my z tym jesteśmy. I to jest obszar, który możemy też sobie teraz zobaczyć. To będzie chwilę przyglądania się, jak działa stres. Więc na przykład to słowo szkoła mogło być dla niektórych mini stresem. Mogło spowodować, mogliście sobie może uświadomić, że aha, ścisk w brzuchu, prawda? Tak zareagowało moje ciało. Jak w ogóle na stres reagujemy? Coś się w nas dzieje. Czasami właśnie natychmiast się pojawiają jakieś reakcje w ciele. Jest nam gorąco, albo zimno, albo nas coś boli. Albo jakieś napięcie się pojawia. Albo stres to są myśli. Myśli, które w kółko jakoś krążą. Na przykład z tej warstwy komentarzy. Na przykład poradzę sobie, albo nie poradzę sobie. Nie dam rady na przykład. I choć wiem, że to jest nieefektywne i wolałabym zająć się czymś bardziej konkretnym, żeby dojść do, nie wiem, przygotowań do tej sytuacji stresującej, to mogę zauważyć, że zasuwa w głowie jakaś taka karuzela albo właśnie emocje, zaczynają się trząść ręce czy nogi i nie możemy zmienić tego, tak? Dzisiaj naszym celem nie jest głęboko wchodzenie w kwestię stresu, to jest dosyć złożone zjawisko, ale pandemia dla nas była takim stresem, prawda? To walnęło w nas taka wielka już, wielki stres. I dzisiaj też, ponieważ on trwa już jakiś czas, możemy zauważyć, że te myśli, emocje, reakcje w ciele, być może wszystkie te obszary, a może wybrane, że one zaczynają, że one są tak jak gdyby większe w nas, prawda? Że bardziej to zajmuje w nas więcej miejsca. A więc możemy mieć to poczucie właśnie takiego ściśnięcia, zaatakowania, czy takiego osaczenia. Jest nam z tym ciężko. I właśnie tym bardziej może w tej sytuacji mamy to poczucie, że nie jesteśmy w teraźniejszości, bo dużo wyskakujemy wtedy do przodu. Myśli, co jeszcze będzie, jak to długo będzie trwało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co może nam pomóc, to rodzaj takiego kroku w tył, czyli uświadomienia sobie. Włączamy się. Uważność to jest włączanie świadomości. Mindfulness, czy uważność, to jest właśnie umiejętność bycia tu i teraz bez preferencji. A więc takie obserwowanie, co się pojawia i bez preferencji, to właśnie daje przestrzeń na to, żeby zauważyć i nazwać, nie odpychać, nie przyciągać, tylko po prostu być. Łatwo jest zaanonsować, trudniej znacznie zrobić i nie będę tutaj jako nauczycielka uważności czarować, że to można łatwo zrobić, że to każdy może od tak po prostu. Nie, to właśnie nazywamy, mówimy tu o treningu. Ale nawet mały, nawet kilka minut dziennie treningu wpływa na nasze zdrowie i równowagę. I po tygodniach 8 na przykład takiego podstawowego treningu uważności widać zmiany w mózgu, które wzmacniają te rejony, wzmocnione są te rejony, gdzie rezyduje nasza kreatywność, nasze podejmowanie decyzji, nasze wartości,
a osłabiają się te rejony, które no, jakoś są powiązane z reaktywnością. Wiem, że to takie duże uproszczenia teraz daję, ale chciałabym przejść dalej do tego, co dla nas jest najważniejsze. A więc my uczymy się skupiać uwagę i pozostawiać w takiej życzliwej otwartości. Jak to zrobić? No włączyć ciało. Chcemy, żeby ciało było bardziej obecne. Ale nie chodzi o takie ciało, jak nasza kultura często podpowiada, czyli ciało sukcesu, ciało wygimnastykowane, nie, sportowe, piękne. Oczywiście to może być okaz też zdrowia, ale bardziej chodzi o ciało, które odczuwa po prostu. Więc przesuwamy się z głowy pełnej myśli w stronę ciała, ale chodzi nam tutaj o ucieleśnienie, o to, co dzieje się w ciele. Bo ciało, bez ciała nie ma obecności. Tak? Kiedy pytam siebie, czy jestem teraz tu i teraz, to badam się, to sprawdzam to poprzez ciało. Czy ja odczuwam to, co w tej chwili się dzieje? Czy ja myślę o tym, co być może wydarzy się kiedyś? A bez obecności nie ma szczęścia, bo szczęśliwi możemy być tylko tutaj i teraz. A więc nasze wszystkie zmysły to jest, nazwijmy to ciało, tak? Czyli słyszenie, czyli smakowanie, dotykanie, widzenie oczywiście. Więc możemy kierować uwagą. Jesteśmy często, potrafimy być skoncentrowani, ale jesteśmy też często rozproszeni. I teraz zapraszam do krótkiego ćwiczenia, kierowania uwagą, żebyście mogli zorientować się, co mam na myśli dla tych osób, które nie wiedzą. Przez chwilę zapraszam Cię do takiego mini ćwiczenia. Możesz nawet zamknąć oczy. Zamknąć oczy, skierować uwagę do środka, uświadomić sobie, o, jak ja czuję teraz moje ciało. Sobie siedzi. Usiądź w taki sposób, żeby stopy opierały się na podłodze. I skieruj uwagę do dłoni. Uświadom sobie, co czujesz teraz w swoich dłoniach. Może dotyk, może ciepło, albo zimno. I zapraszam, skieruj uwagę konkretnie bardzo do lewego kciuka. Co czujesz w lewym kciuku teraz? Czy jest tam jakiś ruch? Może takie mróweczki, igiełki? A może nic konkretnego? Może masz wrażenie, że kompletnie nic tam nie czujesz? Tutaj żadne odczucia nie są dobre lub złe. Po prostu jest pytanie, co czuję, kiedy kieruję tam uwagę. Czy zauważam jakieś wrażenia? Ok. A teraz przesuń uwagę do palca wskazującego. Czy te wrażenia tutaj są podobne, czy inne? A teraz przesuń uwagę do małego palca prawej dłoni, do samego czubeczka. Jak czujesz sam czubek malutkiego paluszka w prawej dłoni? Okay. A teraz zapraszam Cię, przesuń uwagę do stóp. Czy możesz uświadomić sobie, jak czujesz prawą i lewą stopę? Może czujesz tam właśnie ciepło, albo zimno, albo jakieś wibrowanie. I może czujesz też oparcie, jak się opiera stopa. Obie stopy. Uświadom sobie, czy czujesz ten dotyk oparcia bardziej na przedniej części, czy bardziej napięcie. A może to jest przednia część i krawędź stopy. Czy jeszcze jakoś inaczej? A teraz przesuń uwagę do góry i zbadaj, jak czujesz oddech. Oddychając tak samo jak wcześniej, uświadom sobie, może czujesz na przykład, jak on wpływa przez nos. Może czujesz powietrze takie jakby chłodne, jak wpływa. I może trochę cieplejsze, albo niechłodne,
jak wypływa. A może przesuń uwagę do gardła. Czy tam czujesz, jak powietrze się może przesuwa? A może zauważasz też oddech w klatce piersiowej. Może zobacz, czy ona się rozszerza i otwiera, kiedy jest wdech. Może opada, kurczy się, kiedy jest wydech. Powoli kończymy. Zbadaj, gdzie najwyraźniej czujesz teraz oddech. I zobacz, czy możesz przez dwa oddechy poczuć je od początku wdechu do końca wydechu, właśnie w tym miejscu. Chwila po chwili zobaczyć, co się pojawiło, co zniknęło. Okej, dziękuję. To było kierowanie uwagą. Możemy kierować uwagę na duże obszary w ciele, możemy też kierować je na bardzo małe obszary. I w trakcie treningu uważności właśnie to jest jedna z umiejętności, które ćwiczymy. Uwaga może się przesuwać, staje się elastyczna, bardziej taka giętka, a to tu może być tam, a to tam. No i właśnie obserwujemy z życzliwością to, co się pojawia. Myśmy teraz obserwowali głównie ciało, ale możemy również obserwować myśli, emocje i my już wiemy dużo na temat tego, co się u nas wewnątrz dzieje, bo ostatnio badania na temat mózgu bardzo się dynamicznie rozwijają. My wiemy też, że mózg jest właśnie neuroplastyczny, to znaczy, że możemy zawsze się czegoś nowego uczyć i rozwijać nowe połączenia neuronalne. I również nauczono się, czy zbadano, badania wypłynęło, że tam, gdzie kierujemy uwagę, to kształtuje nasz umysł, to kształtuje nasz mózg, nasze przyszłe reakcje. To już mówiłam o tym byciu na przykład bardziej przy krytyce czy pesymizmie i bardziej przy optymizmie. I zbadano również, że tryb bycia, takiego właśnie nic nie robienia, ma dla nas dobroczynne skutki. Są pewne bardzo konkretne obszary, które uważność zmienia i to ciekawe, głównie chcę zwrócić uwagę na to, że pobudzone są bardziej te obszary, które dają jakiś rodzaj, no właśnie można by powiedzieć spokoju w różnych wymiarach, a to co jest bardziej pobudzeniem, agresją, negatywnymi emocjami jest bardziej wyciszone. Uważność. Praktyka uważności daje nam to, że kiedy następuje jakiś bodziec, tak jak stres, nie reagujemy impulsywnie, ale zaczynamy poprzez świadomość być świadomi, co się wydarzyło. Hej, był stres, słowo szkoła, co się we mnie wydarzyło? Tu. I to, ta przestrzeń, to jest właśnie przestrzeń, w której mogę zdecydować, co dalej, co ja w związku z tym zrobię. Nic specjalnego, ale właśnie z tej przestrzeni, nasączonej też taką życzliwą uwagą, my możemy czerpać poczucie luzu, my możemy mieć poczucie wolności też, czerpiąc właśnie z tego obszaru. I badania pokazują, że uważność ma duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Rośnie odporność na stres, odporność na ból, a raczej lepiej radzimy sobie z lękiem, z depresyjnością, lepiej śpimy, a pojawia się więcej kreatywności i tak dalej. A więc chciałabym przejść tutaj chwilę dalej, bo już widzę, że jesteśmy za połową. Teraz Was zapraszam na chwilę, żebyście przywołali jakąś życzliwą sytuację. Przymknij oczy i przypomnij sobie jakąś sytuację, kiedy ostatnio ktoś był dla Ciebie życzliwy. Może to jest coś, co działo się dzisiaj? Może ktoś Ci w czymś pomógł, może wpuścił Cię na pas, kiedy jechałaś, czy jechałeś samochodem.
Ale ktoś przytrzymał drzwi dla ciebie. Może to był uśmiech, spojrzenie nad maseczką. Albo może ktoś zrobił szklankę herbatki. I kiedy to sobie przypominasz, to przypomnij sobie jeszcze chwilę i przypomnij sobie, jak się poczułaś. Poczułaś wtedy. Może teraz też, kiedy wspominasz tą chwilę, możesz też to sobie przypomnieć. I możesz poczuć, może są w ciele jakieś odpowiedzi. Może pojawiła się jakiś uśmiech na twarzy, rodzaj jakiegoś rozluźnienia, ciepła. Może rodzaj jakiejś łagodności, rozszerzenia w klatce. A teraz, jeżeli możesz, przypomnij sobie chwilę inną. Chwilę, kiedy to ty byłeś dla kogoś życzliwy. Czy to jest możliwe? Kiedy to ty dla kogoś coś zrobiłaś, byłaś życzliwa, albo to nie było zrobienie, może to była myśl, intencja, chęć pomocy, a może po prostu sprzyjająca, życzliwa myśl. I też przypomnij sobie, co to była za sytuacja i jak odczuwałaś to w ciele. I czy to teraz też jakoś się objawia? Dziękuję. Często dla wielu z nas to jest miłe przypominać sobie życzliwość. A pojawiają się uczucia właśnie takie rozluźnienia, miękkości. A skoro jesteśmy tutaj jako nauczyciele, jako rodzice, to chciałabym przejść właśnie do tego, jak my jesteśmy z dziećmi. Dla dzieci chcemy dbać o ich naukę, o rozwój, troszczymy się o nie, chcemy im pomagać. I to częste jest w nas, tak bardzo mocno na pierwszym planie, że nie chcielibyśmy, żeby one jakoś cierpiały. To jest po pierwsze, prawda? Ból i cierpienie to są dwie różne rzeczy, a może dwie nietożsame w każdym bądź razie, mają wiele ze sobą wspólnego. Ból to jest to coś, przed czym naprawdę niestety nie możemy nikogo w gwarantowany sposób uchronić. Tak? To są te wszystkie straty, które przeżywamy od czasu do czasu, niepowodzenia, smutki, może emocje trudne, może właśnie coś gubimy, może ktoś umiera, a może z czymś się musimy pożegnać, może to jest ból fizyczny, może to jest choroba. Natomiast cierpienie to jest wszystko to, co nakładamy na to. Cierpienie jest czymś, co możemy powiedzieć, że jest ekstra i to możemy zmieniać. Mam na myśli podejście do bólu z uważnością, to pokazują badania, zmniejsza cierpienie. A więc w ogóle trening pierwszy uważności, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, powstał dla ludzi, którzy cierpieli na chroniczny ból. I mimo tego, że medycyna nie miała im nic do zaoferowania już więcej i że ich chroniczne dolegliwości nie zniknęły po tym treningu 8-tygodniowym, to jednak ich samopoczucie, ich subiektywne odbieranie własnego bólu się zmieniło. I mam na myśli właśnie to, kiedy myślimy o dzieciakach, o naszych dzieciakach uczniach i o naszych dzieciakach osobistych, że my czasami chcemy je tak mocno uchronić przed tym cierpieniem, że staramy się naprawdę im zdefiniować od A do Z, co mają zrobić. I takie chodzenie po śladzie, nasza szkoła też ma w tych starych swoich kawałkach, starych złogach, ma strasznie silnie to budowane, chodzić po śladzie. Są sytuacje, kiedy to jest bardzo dobre. Kiedy? Kiedy życie jest zagrożone, prawda? Ewakuacja. Naprawdę idź po śladzie, nawet to jest często narysowane jakoś na podłodze. Ale w życiu, na co dzień, kiedy próbujemy coś takiego zrobić, to gdzieś z sieci znalezione, taka informacja podyktowana przez nauczycielkę dla dziecka, autentyczna rzecz. Po dzwonku, na przerwę, siedzę, nie wykonuję gwałtownych ruchów,
Nie wygaszam długopisów, tylko czekam na hasło. Dziękuję, do widzenia. Jako żywo. Duża praca nad tym, żeby właśnie wyznaczyć, o coś zadbać. Coś tu było ważne, tak? Ale takie, tak to nie działa dla dzieci, prawda? Żeby one się trzymały tego, że przez taką instrukcję one będą rzeczywiście w stanie za tym postępować. Dzieci się uczą inaczej, dzieci się uczą cały czas od nas i nawet mimowolnie ich po prostu mózgi uczą się z naszych zachowań. Jak one się uczą? Z innej bardzo fajnej książki jednego z dziennikarzy złapałam taki cytacik, kiedy ojciec wraca z dzieckiem do domu, z przedszkola, a dziecko, Tosiek, chłopiec, ma lat 4. Tata pyta, i co robiliście dzisiaj? A pani kazała nam rysować. Co rysowałeś? I rysowałeś? No trochę, bo ja nie lubię, mówi synek. A dlaczego? No nie wiem. No i tata, no wiesz, rysowanie jest fajne. Ja lubiłem, może i ty polubisz. Dziecko mówi, to już powoli kończymy tę rozmowę. Lat 4. Już on nauczył się tego wspaniałego. Powoli kończymy. Miękko i umiejętnie, prawda? Więc myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, że dzieci się właśnie tak uczą cały czas. A poza naszym wykładem o tym, czego się mają nauczyć. Uczą się też wartości, o czym marzymy, żeby je jakoś miały w sobie, wtedy, kiedy inne osoby bliskie reprezentują te wartości. Wiemy, że nauka ze strachu jest inna niż nauka z ciekawości. Niektórych rzeczy można się nauczyć, ale wielu się nigdy nie nauczymy, jeżeli mielibyśmy być motywowani strachem. Więc po prostu my już się nauczyliśmy mówić, że edukacja to relacja, to jest fajny slogan, który już funkcjonuje długo w edukacji. Na dodatek jest jeszcze też interesujące, ostatnio przeczytałam taki raport na temat tego poza horyzont, kurs na edukację, jak to będzie, jaka będzie przyszłość rozwoju kompetencji w Polsce, gdzie między innymi zwrócona uwaga na to, że dzieci będą nasze wykonywały emotional works, czyli będą pracowały jakoś z emocjami, będą w relacjach z innymi, więc to jest mega dla nas ważne, żeby pomóc im być obecnym, bo relacja, obecność, znaczy w relacje wchodzimy będąc obecnym, prawda? Więc kiedy wy, dorośli, przepraszam, że tak tutaj bezpośrednio do was powiedziałam, kiedy my dorośli trenujemy uważność, to szykujemy tak naprawdę dzieciom najwspanialszy prezent, jaki możemy, czyli obecność. Tego właśnie pragniemy, być w relacji. Co dla dzieci? Bo to już tak troszeczkę bardziej w stronę tego, jak to użytkowo mogłoby zagrać. Drogocenne jest bardzo nic nie robienie. Inne podejście, taki uproszczony model pracy emocji i mózgu pokazuje nam, że Paul Gilbert go spopularyzował, że mamy trzy obszary: system zagrożenia, i mamy system zasobów, i mamy system kojenia. Nie wnikając teraz głęboko w te podziały, chciałabym właśnie to podkreślić, że to nic nie robienie, to jest dokarmianie systemu kojenia, czyli kiedy jesteśmy właśnie tak jakby bezpieczni, tak jak w gnieździe. Bliskość sprzyja zdrowiu, sprzyja obniżaniu poziomu kortyzolu i tego wszystkiego, co związane jest ze stresem. A więc na pytanie, co my możemy zrobić sami dla siebie, to przejdziemy zaraz do tego, ale jeśli jesteście rodzicami, to fizyczne blisko bycie z dziećmi i takie nic nie robienie, tulenie się, siedzenie na kanapie, jest to bardzo ważne. Życzliwość to jest jeszcze jedno hasło, które chciałabym tutaj dodać. Nasze przyjmowanie tego, co się w nas dzieje, ten nasz trójkąt świadomości, czyli nasza świadomość naszych myśli, świadomość naszych emocji, naszych sygnałów z ciała, możemy je obserwować, być z nimi po prostu bez jakiejś oceny, wtedy kiedy z taką życzliwością będziemy do tego podchodzić. I życzliwość jest najlepszym antidotum na różnego rodzaju lęki. Czyli właściwie
działanie wbrew takim intuicjom, tym pierwszym nawykowym intuicjom, że jeżeli coś jest związane z lękiem, to przed tym należy uciekać. Owszem, jeśli życie jest zagrożone, pewnie to będzie rekomendowane, ale życzliwość, czyli zwracanie się ku sytuacjom, przeżywanie i badanie. Takie badanie, które niedawno wpadło mi w uszy, amerykańskie badanie, w którym zapraszano osoby, żeby raz dziennie pisały taki dziennik przez 5 do 10 minut o tym, co dzisiaj trudnego, ciężkiego mi się wydarzyło, jakie jedno wydarzenie to było i żeby opisać je przy tym pomocy przy tego trójkąta świadomości, jakie miałam myśli, jakie miałam emocje, jakie miałam doznania w ciele. Osoby, które to pisały, miały zbadane, potem zmierzone po chyba tygodniu zaledwie, czy może dwóch, a poczucie depresyjności spadło u tych osób. A więc wychodzenie do i taki, tylko że nie wpuszczenie się w te wszystkie komentarze, o których wcześniej mówiłam, tą górna część na rysunkach, które widzieliście, tylko pozostanie z samym tym doświadczeniem, z samym ciałem, które doświadcza i zauważa, to jest dla nas dobre. Teraz zwracam się, poprzeczka idzie jeszcze wyżej, mianowicie chodzi mi o życzliwość wobec innych, to jest dla nas na ogół dostępne, łatwiejsze. Jesteśmy społecznymi istotami, gdzieś mamy bardzo głęboko też zakodowane, że życzliwość dla innych jest ważna i my chcemy jej, to jest część jakoś naszego życia. Ale ja bym też chciała zwrócić uwagę na życzliwość wobec siebie i na współczucie wobec siebie. Więc jak to jest być życzliwym i współczującym nie tylko dla innych? Na takie zaproszenie, co się w Was pojawia. Więc zapraszam, żeby nie szukać tego współczucia u innych, bo nawet czasami wtedy możemy być tacy ostrzy w wymaganiu od innych, aby nam to dali. Natomiast możemy też rozwinąć zasoby w sobie, aby potrafić sami sobie dać pewien rodzaj współczucia i życzliwości. I to również badania pokazują, że jest to dla nas dobre i zdrowe. To już powiedziałam, że spotykanie bólu w mądry sposób, taki przygotowany, o jak mi tutaj mówimy, uważny, świadomy, może być leczące. A więc nie uciekanie od bólu, ale spotykanie go. Godzenie się też z tym, że nie jesteśmy doskonali. Rolf Nairn, jeden z nauczycieli uważności, od którego miałam przyjemność się też uczyć i być na odosobnieniach, mówił z lubością, powtarza, że każdy z nas jesteśmy neurotycznym bałaganem. Staramy się nie być, ale de facto jesteśmy, co byśmy nie zrobili. I że to jest zupełnie w porządku. To, co tutaj padło też na czacie, że nie tylko ja. Każdy z nas ma te próby bycia doskonałym, ponoszenia fiaska i podnoszenia się jakoś z tego, że oceniamy siebie źle. Więc uważność zaprasza do tego, żeby spotkać się z tym, co właściwie się we mnie dzieje, kiedy przeżywam tą trudną sytuację. Wracając do tego naszego schematu, interesuje mnie nas w tym życzliwości nie tylko to, co się wydarzyło, jakie były myśli, jakie były emocje, reakcje w ciele, ale jaką ja postawę wobec tego wnoszę. Czy ja pozwalam sobie uznać to, że tak oto się wydarzyło i ja miałam takie myśli, takie emocje i takie reakcje w ciele, nie karzę siebie za to, że tak pomyślałam, nie robię sobie wyrzutów, że jestem jakąś niedobrą osobą, skoro moja uwaga odskakuje wtedy, kiedy koleżanka opowiada o swoim psie. Tylko wracam. Z życzliwością przyjmuję to, co jest, chociaż mój plan może nie jest podtrzymywanie tego, ja się nie muszę na to zgadzać, ale chodzi o tę wewnętrzną postawę życzliwości. Życzliwości i współczucia. Na ogół większość z nas ma pewne lęki wokół tego współczucia dla siebie. Boimy się po pierwsze, że będziemy taki, jak to po angielsku się mówi, couch potato, że będziemy tacy właśnie nieruchawi,
siedzieć tylko bez końca, jak się usadowimy na tej kanapie, to już nigdy nie wstaniemy. Jeżeli damy sobie współczucie, tak, sobie poluzujemy, to w tym naszym takim zero-jedynkowym myśleniu to jest tak, albo zasuwam, poganiam się i jestem human doing, albo jak mam sobie dać współczucie, w sensie również odpoczynek, takie zwrócenie uwagi na siebie z taką przyjacielską czułością, no to zdaje się, że się zamienię w coś takiego. Nie mogę na to pozwolić. Te lęki obejmują to, że po pierwsze będę słaba po prostu, tak? Czyli nie stanę jak gdyby do walki, nie będę się wyrabiać, że pogrążę się w samotności, nie będą mnie akceptować, nie będę miała wyników i będę również standardy mojego życia, to będzie oznaczało, że są zaniżone, tak? Że są zbyt niskie. Znowu ten lęk, że zostaniemy porzuceni jako jakaś wadliwa jednostka. Że utracę radość w ogóle życia, no bo jeżeli tak sobie poluzuję, to właściwie nie osiągnę zapewne tego, na co powinnam, co w środku mi mówi ten głos komentujący, że powinnam, i pozostanę jak wrak porzucona na poboczu. Większość z nas ma tego rodzaju lęki, a więc nie jesteś jedyny, jedyna. Jeżeli ty też masz jakiś rodzaj lęku czy takiej rezerwy, zaraz współczucie dla siebie, chcę wrócić do tego, co powiedziałam na samym początku. Mamy badania, które potwierdzają, że to nie jest tak, jakbyśmy mogli automatycznie przypuszczać, że jak sobie tak poluzujemy raz na jakiś czas, to że to przyniesie jakieś dla nas negatywne skutki. Jest wręcz odwrotnie. Więc badanie tego, jak ja mogę wykonać wobec siebie taki przyjacielski gest. To znaczy uznać na przykład taką chwilę, o której też tutaj ktoś wspomniał. Czuję smutek, czuję niepokój, jest mi na przykład teraz ciężko, głowa mnie boli, albo myślę o tym, co jeszcze się stanie. To było rozpoznanie sytuacji po tym trójkącie w momencie, kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi trudno, mam jakiś kłopot. Badanie nie co się stało kiedyś, nie co z tego wyniknie, ale jak ja mam się teraz, tak? Na przykład właśnie dopuszczenie smutku, niepokoju. A potem taki drugi krok, który możemy wykonać, to jest zauważyć, tak jakby zrobić krok w tył i doznać tego nie jako jedynie mnie spotykające, ale zauważyć, że to jest ból, który doznaję nie tylko ja, to jest, mam pewność, że są inni ludzie, nawet dosłownie w tym momencie, którzy przeżywają coś takiego jak ja, jeśli popatrzę na cały świat. I okazuje się, że ten rodzaj, my to robimy teraz tak sygnalnie, nie wykonujemy tych ćwiczeń. Ja chcę wam pokazać tylko pewien schemat. A jeśli spędzimy w ten sposób kilka minut, uznając to, czując tę sytuację, wtedy na ogół pojawia się jakiś rodzaj ulgi, bo topnieje to poczucie osamotnienia, które było przy pierwszym zdaniu mocne, że tylko ja tak mam. Nie tylko ja tak mam. Ktoś dzisiaj też napisał z radością, a już myślałam, że tylko ja tak mam. To jest takie poczucie właśnie wspólnoty z ludzkością, tak, z innymi ludźmi na świecie. Common humanity, mówi się na to bardzo pięknie po angielsku. I ostatnia rzecz, ten gest życzliwości, przyjacielski gest wobec siebie. Po pierwsze, to może być gest dotyku. Nasze ciało, właśnie ciało reaguje bardzo dobrze na dotyk. I badania Christine Neff na przykład pokazują, że nawet dotknięcie siebie, położenie takiej dłoni na sercu czy w okolicy serca, to dla nas może być przyjemne. Objęcie się, ale też ten przenośny przyjacielski gest to będzie: poszukam teraz, co mogę dla siebie zrobić, czerpiąc z tej życzliwości, przyjacielskości dla siebie i opieki. Co ja bym mogła teraz dla siebie zrobić? Okryć się kocem, pójść po herbatę. A więc to samo współczucie, jak powiedziałam, nie zamienia nas w couch potato, tylko daje nam bardzo dużo pozytywnych jakichś efektów. Po pierwsze zbadano, że poczucie szczęścia i optymizmu się powiększa, kiedy trenujemy, powtarzamy to, co przed chwilą, takie gesty samowspółczucia dla siebie. To nie musi trwać długo. Wtedy zmniejsza się poczucie lęku i depresji.
pojawia się mniej, rzadziej się samokrytycyzm pojawia, taki nieproduktywny, i mniej parcia na taki niezdrowy perfekcjonizm, który nas właściwie zadręcza i zabija, i ciągle mamy wrażenie, że jeszcze jest tyle zrobiłam i ciągle jeszcze jest tyle do zrobienia. Jest mniej impulsów do wyścigu, do porównywania się, to też daje ulgę i więcej poczucia połączenia z innymi, a to w XXI wieku przeżywamy jako prawdziwą plagę, poczucie osamotnienia i depresyjność. A tutaj właśnie samo współczucie, czyli coś, co jest nie w tabletkach, nie ma negatywnych działań ubocznych, jest dostępne i tanie, można się tego nauczyć. To jest nasze sposób, jaki możemy użyć. Więc zbliżając się powoli w stronę końca. Rozwijać uważność w codzienności. Jak to można zrobić? Po pierwsze, szczerze sobie trzeba powiedzieć, że optymalnie uważność trzeba potraktować jak umiejętność, którą należy wyćwiczyć. Jest bardzo ważna. Tak jak powiedziałam, wpływa na prawie wszystkie, na wiele obszarów naszego życia. Najlepiej wziąć udział w jakimś treningu. Trening zmieniający nawyki musi trwać. Podstawowe kursy trwają na ogół 8 tygodni. Lub w jakimś innym zbliżonym wymiarze tego typu. A na co dzień, co można zrobić? W tej chwili już, jeżeli ktoś nie miał do tej pory do czynienia z uważnością, to co może wynieść z takiego naszego spotkania? To jest odbieranie, włączanie zmysłów tam, gdzie się da w nasze życie, czyli odbieranie świata wszystkimi zmysłami. Kiedy idę gdzieś, rozglądanie się i patrzenie, co mogę zobaczyć, jak mogę to powąchać, jak mogę tego dotknąć. Dzieci mają to w naturalny sposób, a więc nie zabierajmy im tego, rozwijajmy, bawmy się. Wszystkie zabawy, które właśnie polegają na zgadywaniu dotykiem, z zamkniętymi oczami, nasłuchiwanie, smak i tak dalej. Wszystkie właśnie włączanie zmysłów, to jest zawsze obecność tutaj i teraz. Kierowanie świadomości do wewnątrz, na aktualne myśli, emocje, odczucia w ciele, po tym trójkącie, o którym tutaj kilka razy już dzisiaj mówiłam, i zapytywanie siebie, co ja teraz, co jest teraz u mnie, co ja teraz czuję. A świadomość skierowana jest, jeżeli na zewnątrz, to zauważa też coś konkretnego, obserwuje, i uwaga jest bardziej taka, niech będzie przez chwilę stabilna, niech bądźmy świadomi tego, gdzie ja chcę skierować teraz uwagę. Jest to innego niż wtedy, kiedy przy multitaskingu, przy wielozadaniowości uwaga musi przeskakiwać. Im mniej wielozadaniowości, tym lepiej. Uważne oddychanie. Taką mini tutaj mieliśmy próbkę dzisiaj. Można się tego lepiej nauczyć i taka by była rekomendacja moja jako nauczyciela uważności. Ale też uważny ruch. Generalnie nasze ciało jest stworzone do ruchu. I jeszcze jedna nasza bolączka XXI wieku to jest, my się ruszamy w bardzo ograniczony sposób, a szczególnie teraz w tej pandemii ruszamy się jeszcze mniej. A więc każdy uważny ruch, to może być uważna gimnastyka, czyli takie badanie cały czas, jak się zmieniają moje wrażenia w ciele, kiedy wykonuję. Polecam uważne bieganie, na przykład, to nie jest w odróżnieniu od sportowego biegu, taki na przykład marszobieg, czyli trochę bieganięcia, a trochę chodzenia, z cały czas włączeniem tego naszego trójkąta świadomości. Co ja czuję właściwie, gdzie ja czuję, kiedy biegnę, czy czuję moje stopy, a gdzie czuję najwięcej wrażeń, jak się zmienia mój oddech. Co to jest, że mam zadyszkę, kiedy to właściwie co się dzieje, jak ja to odbieram. To ostatnio moje odkrycia właśnie, marszobiegi, więc można też o tym więcej poczytać. I w ten sposób możemy wrócić do teraźniejszości. Wtedy to będzie, co będzie, staje się mniejsze i to, co było, staje się mniejsze, a na pierwszy plan wybija się to, co jest. A więc nie mamy wpływu na sytuację zewnętrzną bardzo często, ale mamy wpływ na to, na co skierujemy uwagę i co z tego, co będziemy w sobie pielęgnować. Czy możemy pielęgnować życzliwość, czy możemy pielęgnować i rozwijać uwagę, czy możemy życzliwość dla samych siebie pielęgnować.
Jaki to ma wpływ, to może jeszcze przy tym slajdzie powiem, że pamiętajmy właśnie o tym, jak się dzieci nasze uczą. Tak? One uczą się, możemy najlepszy prezent, jaki możemy im dać, to pokazać im, mogą spotkać w nas tego człowieka, który radzi sobie w sytuacji stresu, który nie jest reaktywny, tylko wie, co chce sobie zaproponować, który potrafi również być współczujący wobec siebie, bo tak to działa, że współczujący wobec siebie łatwiej jesteśmy i chętniej współczujący wobec innych. Współczujący, czyli aktywnie jakoś reagujemy na ból i cierpienie, na ból, na cierpienie innych osób. Nie odwracamy się od tego tyłem, bo nie możemy wytrzymać, wyrobić, że tak powiem, a tylko mamy to zaufanie do siebie, że mamy zasoby, dajemy radę, że to nas nie przytłoczy. Ten paradoks, że zwracanie się ku bólowi jest tą propozycją, którą dajemy dla osób uzbrojonych narzędzia uważności. Zwracaj się ku. Nie będziesz musieć wtedy uciekać i wtedy to, co będzie, przestaje straszyć, zaczyna być mniejsze. I tego rodzaju nasze zachowania jako dorosłych są kapitalnym skarbem dla dzieci, bo one uczą się. Tak jak mówię, nie musimy ich wtedy nauczać uważności. Możemy sami być uważni z nimi i to będzie się w nas w relacji wtedy odbijało i rozwijało. One się z tego właśnie będą czerpały. Dostaną ten najfajniejszy prezent, jaki możemy na święta sobie wszyscy zaoferować. To jest właśnie bycie obecnym tutaj i teraz, wtedy, kiedy jesteśmy z tymi bliskimi. Na koniec chcę powiedzieć, czy mindfulness nie jest, ponieważ mindfulness czy uważność, to angielskie określenie też funkcjonuje w naszym języku, a ponieważ jest trochę mitów tutaj wokół tego już narosło, że na pewno nie jest to religia, ale też nie jest to doświadczanie wyłącznie spokoju, tak jak sobie dzisiaj chyba powiedzieliśmy, prawda? To jest dopuszczenie tego, co się dzieje aktualnie. Ja nie tylko jestem spokojna, ja mogę być i zdenerwowana, i mogę być smutna. Mindfulness też nie jest brakiem myślenia. My tutaj nie wypieramy myśli, ale my obserwujemy myśli. Nie poddajemy się ich dyktatowi, to nie myśli organizują nam życie, ale my je możemy obserwować i wybierać, co chcemy podtrzymywać i kontynuować, a co odłożyć. Nie jest też relaksacją ani terapią. Relaks w wielu praktykach uważności się pojawia, ale to jest tak jakby efekt uboczny. A terapia zupełnie nie. Nie wpływamy też w tym, nie mamy na celu wpływać na innych, raczej nie, znaczy zdecydowanie nie, natomiast chodzi o no właśnie, bycie obecnym i też nie jest to lek na wszystko, jest wiele cennych innych rzeczy na świecie. Trening uważności obejmuje w tym 8-tygodniowym formacie, kiedy my robimy właśnie szkolenia dla szkół, dla nauczycieli, to zawsze zaczynamy od nich, najpierw od dorosłych, a potem ewentualnie wspieramy ich, żeby coś zrobili z dziećmi i dla dzieci, więc taka droga. Chyba teraz jest zupełnie jasne dlaczego. Na treningu uważności zajmujemy się właśnie umiejętnością koncentrowania uwagi, umiejętnością i uelastyczniania, że ona się może kierować na małe obszary, na duże obszary, że może obejmować doświadczenia w ciele, więc rozwijamy kontakt z ciałem, a druga rzecz to uczymy się też być z naszymi emocjami, szczególnie z tymi trudnymi emocjami, uczymy się zwracać ku trudnym emocjom i w ten sposób tak naprawdę w ten sposób niwelujemy cierpienie, prawda? Pozostajemy tylko z tym, co niezbędnie do doświadczenia się pojawia jako ból, na przykład właśnie ból fizyczny, ale już nie mamy tego bólu związanego z cierpieniem, nadprodukcją, myśleniem, fantazjowaniem. Chcę powiedzieć z radością, podzielić się, co napisali nam nauczyciele, którzy skończyli kursy w naszym, który akurat też kurs, który ja prowadziłam i też jestem autorką takiego specjalnego kursu dla nauczycieli 8-tygodniowego, 8 lekcji uważności. No właśnie, że najcenniejszym odkryciem było dla mnie to, że mogę obserwować swoje myśli bez angażowania się w nie, co zawsze zabierało mi mnóstwo energii.
przez udział w kursie czuję, że jestem bardziej obecna. Nie tylko słyszę, ale słucham, lepiej widzę, wyraźniej czuję, odkrywam wszystko na nowo, jakby z ciekawością małego dziecka, które poznaje świat. Dzięki praktykowaniu uważności mam codziennie więcej czasu na życie. No właśnie, to jest ten paradoks, którego nie przypuszczamy, że to jest możliwe, że zaczynając, szukając czasu na uważność i trenowanie uważności, odkrywamy, że robi nam się w życiu krok po kroku więcej czasu. Właśnie, chcę Was zostawić z tą zagadką, że nie wiadomo jak to jest, ale tak to jest. Odkrywanie spokoju w sobie, takiego rodzaju spokoju, który zostanie ze mną na zawsze i byłoby super, gdyby każdy potrafił znaleźć dla siebie czas i przejść na taki kurs, żeby zajrzeć w głąb siebie, zatrzymać się w pędzie, to jest właśnie ważne, i postawić sobie kilka ważnych pytań, poszukać na nie odpowiedzi. To prowadzi do rozkwitania nas jako istot żywych, istot czujących, osób, nas ludzi, którzy jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w grupie, żeby być w relacjach, cieszyć się i nawzajem inspirować i sobie pomagać. Także każde dbanie o siebie jest też dbaniem w sumie o innych, szczególnie w aspekcie kontaktu z dziećmi. Myślę, że na tym bym chciała zakończyć i jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę coś zapytać albo napisać, jak ląduje w tym wszystkim, co tutaj padło, to bardzo proszę, można też wejść na naszą stronę fundacyjną, szukać nas na Facebooku, jest też moja osobista strona ewaorłowska.pl. Jeśli napiszecie maila z jakimkolwiek pytaniem z tego obszaru, to chętnie na pytania odpowiem. Serdecznie dziękuję. I tutaj będziemy kończyć. Cieszę się, że byliście tutaj, bo naprawdę uważam, że jest to wielki skarb, który możemy w sobie rozwinąć i jestem naprawdę podekscytowana tym, że coraz więcej jest publikacji na ten temat i coraz łatwiej znaleźć sobie sposób, żeby poobcować z uważnością. Dziękuję bardzo.